10 pompek każdego dnia. Korzyści dla Twojego ciała. Pompki są korzystne dla budowania siły górnej części ciała. Ćwiczenia te działają na triceps, klatkę piersiową i ramiona. Gdy pompki wykonywane są prawidłowo, wzmacniają również dolną część pleców i rdzeń kręgowy, wciągając mięśnie brzucha. Pompki są skuteczne i szybkie, nie wspominając o tym, że można je wykonywać w dowolnym miejscu, ponieważ nie wymaga to żadnego sprzętu. Kiedy robisz regularnie powiedzmy 10 pompek dziennie, prawdopodobnie zauważysz wzrost siły górnej części ciała. Czy to ćwiczenie może zmienić Twoje ciało? 10 pompek każdego dnia. 4 korzyści dla Twojego ciała. Numer 1. Czy rano czujesz się wycieńczony czy pełen energii? A może najpierw zrobisz pompki? Ćwiczenia zwiększają tętno, częstość oddechów i temperaturę głęboką ciała. Wszystko to przyczynia się do poczucia energii. Co więcej, z psychologicznego punktu widzenia, nawet krótkie serie ćwiczeń mogą już pomóc zmniejszyć uczucie niepokoju i stresu oraz poprawić ogólny nastrój. Tak więc 10 pompek dziennie może bardzo pomóc w nadaniu pozytywnego tonu w Twoim codziennym życiu. Numer 2. Widoczna zmiana ukształtowania sylwetki. Kontynuuj wykonywanie 10 pompek dziennie przez co najmniej miesiąc, a zobaczysz zwiększenie masy mięśniowej i zmniejszenie tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tłuszczu między skórą a mięśniami, zwanego tłuszczem podskórnym. Poprzez ćwiczenia dochodzi do zamiany tłuszczu na mięśnie, a tym samym do zmiany ukształtowania sylwetki, bo wiadomo, że kilogram tłuszczu ma większą objętość niż kilogram mięśni. Numer 3. Twój kręgosłup staje się silniejszy. Jeśli chodzi o pompki, ludzie od razu myślą o wzmocnieniu ramion i klatki piersiowej. Tak, to prawda, ale jeśli robisz pompki, gdy jesteś w dobrej formie, twój cały brzuch również może na tym skorzystać. Pompki są w rzeczywistości zintegrowanym ćwiczeniem całego ciała. Dlatego oprócz wzmocnienia ramion, klatki piersiowej i barków, jest to również niezwykle korzystne w zwiększeniu siły i stabilności tułowia. Numer 4. Pompki stają się coraz łatwiejsze. Nasza forma jest niezwykle ważna w ćwiczeniu takim jak pompki. Tak więc jeśli Twoje ramiona są zmęczone, a Ty zaczynasz się chwiać po kilku pompkach, nie wahaj się paść na kolana, aby chronić ramiona. Niektóre dni wykonanie 5 pompek w dobrej formie może wydawać się niemożliwe. Mimo to z biegiem czasu jest coraz łatwiej. A jaka jest Twoja opinia na ten temat? Zostaw komentarz pod filmem, łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek.